Zadanie 13. Oblicz. No i od razu tutaj przeanalizujmy podpunkt A, w którym mamy 2 razy 20 odjąć 5 razy 3. Pamiętajmy o tym, że najpierw musimy wykonać działania, które znajdują się w nawiasie, dlatego dwa razy przepisuję, otwieram nawias, no i teraz tutaj wykonamy działania w nawiasie. W nawiasie mamy dwa działania, odejmowanie i mnożenie. I teraz trzeba się zastanowić, co ma większy priorytet, odejmowanie czy mnożenie. Mnożenie ma większy priorytet, w związku z powyższym tutaj będziemy mieli 20 odjąć 15. Odjąć 15, dlatego że 5 razy 3 to jest 15. No i teraz znowu dalej musimy uprościć to, co znajduje się wewnątrz nawiasu. Czyli 2 razy przepisuję bez zmian. No i 20 odjąć 15 to jest 5. Więc ostatecznie tutaj uzyskuję 2 razy 5. A 2 razy 5 to jest 10. No i teraz ważna sprawa. 10 to jest wartość całego tego wyrażenia. No dobrze, no to teraz przejdźmy do podpunktu B, w którym mamy 81 dzielone na 9 odjąć 3 razy 3. I tutaj też możemy pamiętać o tym, że większy priorytet ma to, co znajduje się w nawiasie. Czyli najpierw musimy wykonać działanie, które znajduje się w nawiasie i resztę przepisujemy. Czyli 81 dzielone na 9, odjąć 9. 9 dlatego, że 3 razy 3 jest równe liczbie 9. No i teraz co ma większy priorytet? Dzielenie czy odejmowanie? No dzielenie ma większy priorytet, więc najpierw musimy wyznaczyć wartość tego dzielenia. 81 dzielone na 9 to jest 9. No, i resztę, czyli to musimy przepisać, czyli mamy tutaj 9 odjąć, 9 co w rezultacie daje nam 0. No, ale tutaj moglibyśmy podejść do rozwiązania tego zadania jeszcze inaczej. No, bo tak naprawdę tutaj mamy dzielenie i odejmowanie tego, co jest w nawiasie. Więc na tym etapie my możemy wykonać dwa działania jednocześnie dzielenie i to co jest w nawiasie. 81 dzielone na 9 to jest 9, natomiast 3 razy 3 to jest 9 i te dwie dziewiątki od siebie odejmujemy, uzyskując 0.